Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest niedziela, to taki temat trochę nierealistyczny dla wielu ludzi, ale dla mnie bardzo realistyczny. Dzisiaj sobie porozmawiamy o kapsule śmierci. Ostatnio bardzo głośno jest o niej. Pojawiają się nowe informacje. Kapsuła nawet zawitała już do Polski. Niby to tylko kapsuła i coś, co jest jeszcze w trakcie badań i dopiero wprowadzają ją. Tylko po to, żeby Ludzie, którzy są chorzy, mogli się uśmiercić. Ale czy to nie jest kolejny krok do tego, żeby ludzie, dla których nas jest zwyczajnie za dużo, mieli ułatwione zadanie, żeby ludzi było mniej? Poza tym jest jeszcze kwestia niektórych części ludzkich, które mogą trafić w niepowołane ręce. Startujemy. Moi drodzy, żeby być bardziej rzetelnym, żeby nie wywoływać większego zamętu, chaosu i nie szerzyć teorii spiskowych, to ja się wyjątkowo powołam na taki portal Medonet. Medonet to jest bardzo mainstreamowy portal medyczny, który jest powiązany z Onetem, czyli żadne... Portale takie, które obalają wszelakie teorie spiskowe, nie są w stanie, nie będą w stanie mi niczego zarzucić, bo ja tutaj będę cytował. Posłuchajcie. Kapsuła śmierci. Ta kapsuła pozwalana na popełnienie samobójstwa jest już dostępna w Polsce. Tak brzmi nagłówek. Dożyjemy takich czasów, żeby będziemy mogli na legalu, legalnie popełniać samobójstwa, co jest rzeczą nie do pomyślenia jeszcze jakiś czas temu, ale. Teraz żyjemy w takich czasach, że już nic mnie nie zaskoczy. Do końca czerwca potrwają próby kapsuły śmierci. Jeśli urządzenie do świadomego samobójstwa przejdzie je pomyślnie, trafi z Holandii do Szwajcarii, gdzie będzie wykorzystywane przez nieuleczalnie chorych. Konstruktorzy chcą udostępnić w internecie plik, który pozwoli na. Wyprodukowanie urządzenia na drukarkach 3D. Dziwne czasy, takie zautomatyzowane, czasy, w których moi drodzy ludzie będą mogli po prostu odbierać sobie życie i to tak całkiem normalnie, jak gdyby nigdy nic. Dokąd my zmierzamy? Prace nad sarko, jaka nazwa jak sarkofag posuwają się naprzód. Ale wolniej niż się spodziewaliśmy, ponieważ musieliśmy dokonać pewnych zmian w konstrukcji generatora. Mimo to nasz nowy, główny inżynier twierdzi, że projekt będzie gotowy do prób jeszcze w tym miesiącu. Mówił w rozmowie z Medonetem Filip Miczkę, inicjator projektu. Dziwnie to brzmi. Jeszcze raz wam. Zacytuję, że będzie gotowy do prób. Czyli będzie gotowy do prób samobójczych? A kto będzie pierwszym śmiałkiem, który się temu podda? Może jeszcze będzie transmisja. Sarko to kapsuła, która ma umożliwiać osobom zdecydowanym na eutanazję podjęcie skutecznej próby samobójczej. Wystarczy, aby użytkownik wcisnął jeden przycisk, a po chwili pojawi się komunikat. Że zaraz stracimy przytomność, a komora wypełni się ciekłym azotem. Ostatnie prace i testy mają potrwać do końca czerwca. Wtedy urządzenie zostanie przewiezione z Holandii do Szwajcarii, gdzie trafi do powszechnego użytku. Rząd tego kraju wydał zezwolenie na użytkowanie urządzenia przez osoby nieuleczalnie chore już w grudniu ubiegłego roku. Powiem Wam szczerze, że nie chciałbym mieszkać w państwie, gdzie takie rzeczy będą miały miejsce. Uciekałbym jak najdalej, ponieważ ja uważam to jest moje zdanie że życie daje nam Bóg i nami odbiera. Nie możemy tego robić sami. A ułatwianie podjęcia tej decyzji jest czymś strasznym, bo my powinniśmy. Osoby, które mają myśli samobójcze, wzmacniać na duchu, motywować, zniechęcać do tego czynu. A doszło do tego, że opracowali taki mechanizm, żeby im jeszcze w tym pomagać. Po raz kolejny, powtarzam, pytanie: dokąd my zmierzamy? Każdy będzie mógł wydrukować sobie kapsułę śmierci. Pojawiły się też zapowiedzi, że w internecie zostanie opublikowany plik, który pozwoli na wydrukowanie kapsuły na domowej drukarce 3D. Jednak i tutaj pojawiły się pewne komplikacje. Jeśli chodzi o pobieranie plików, nie jest to jeszcze możliwe, ponieważ nie zostały one opublikowane. Plan jest taki, aby upewnić się, że urządzenie działa poprawnie, zanim opublikujemy pliki do druku w naszym e-podręczniku. Tak dodaje pan Miczkę. czyli ten od tego pomysłu. Sarko w Polsce, no bo już się pojawiło w Polsce, jedna z kapsuł śmierci... Trafiła już do Polski w związku z premierą sztuki Prawo wyboru w Poznańskim Teatrze Narodowym Sarko zostało ustawione Fire dużej sceny. Jak mówi w rozmowie z gazetą wyborczą Agnieszka Maciaszek z Teatru Nowego, wystawienie kapsuły ma na celu rozpoczęcie debaty dotyczącej tytułowego prawa wyboru oraz tego, czy takie wynalazki są potrzebne. Koniec artykułu. Jeśli dla kogoś takie wynalazki są potrzebne i ktoś potrzebuje debaty, to wydaje mi się, że tutaj bardziej jakiegoś specjalisty ktoś potrzebuje, żeby jakoś sprostować takich ludzi. Bo zobaczcie, co się dzieje na naszym świecie, że coraz to głupsze pomysły się pojawiają. No i teraz kwestia tych organów, bo skąd będziemy wiedzieć, co się później będzie działo z takim człowiekiem? A przecież jest to tak cenny towar, bo jest to niewątpliwie cenny, jest bardzo cenny. Na tym opierają się duże biznesy, duże przedsięwzięcia, no nawet mafie są przecież, zorganizowane grupy. Więc co się stanie z sercem, z innymi częściami ciała tej osoby? Najczęściej młodej osoby. Bo do tej pory eutanazja, na przykład, dotyczyła no, osoby starsze, już bardzo stare, osoby, które już były bardzo blisko na tej ostatniej ścieżce, a teraz mogą to być osoby młode, osoby zdrowe. Co najgorsze, to osoby zdrowe, osoby z końskim, tak zwanym końskim zdrowiem. I to wszystko legalnie, wszystko. Według prawa od jednego państwa się zaczyna, później jest drugie, trzecie, czwarte, jest cały świat. Nie potrafię sobie wyobrazić, nie wiem, czy wy potraficie, jak ten nasz świat będzie wyglądał za 50 lat. Czy my będziemy już całkowitymi robotami? Tak jak ostatnio filozof z Izraela powiedział, że będzie grupa zbędnych ludzi, którzy nie będą potrzebni. Bo, bo po co. A dla nudy to będziemy grać w gry komputerowe i przyjmować leki. No dziwne, dziwne, naprawdę. Ja czasem mam wrażenie, że jesteśmy w jakimś śnie. Chciałbym, żeby ktoś mnie uszczypnął i żeby się obudził. Niestety to nie jest sen, bo to są realia, to są rzeczy, które się dzieją. Wszystko, co się dzieje teraz, wszystko, dosłownie wszystko. Wszystko. Każdy jeden dzień. Wszystko to, co widzimy w mediach. Co słyszymy, co czytamy. Wszystko jest zaplanowane. Wszystko. Nawet nie 99%, bo 100%. 100%. I wszystko jest pięknie realizowane. Idealnie. Wszystko po ich myśli. I tylko od nas zależy, czy to przedłużymy. Czy pójdzie im łatwo, czy będą pewne komplikacje. Mam nadzieję, że tych komplikacji będzie jak najwięcej. Bo nasze czasy to już się kończą, niestety. Ale trzeba być optymistą, trzeba jak najdłużej ciągnąć normalność, bo ta normalność kiedyś się skończy. Ona właściwie już się skończyła od dwóch lat. Jesteśmy świadkami nowej normalności, nawet władcy krajowi przecież tak mówią, że to jest nowa normalność, że tutaj normalności sprzed dwóch lat już nigdy nie wrócimy, ona nawet nam nie jest potrzebna. A filozof Izraela powiedział, że tak powinno być, bo to już nie ma sensu, żeby wracać do normalności. Napiszcie, co o tym sądzicie. Napiszcie, co sądzicie o kapsule, o urządzeniu, które jest kolejnym krokiem do nowej normalności. Pozdrawiam, czekam na Wasze zdanie. Do usłyszenia, cześć.